wiecie, że historia nie kończy się na perlatorze? A wiecie, że trzeba jeszcze wyczyścić kran, wylewkę? Tam jest tego kamienia najwięcej. Chcecie zobaczyć, jak to się robi? Zapraszam do kolejnego odcinka. Przygotujcie sobie ocet spirytusowy, który następnie wlewamy do dowolnej miseczki. Ja wzięłam szklaną, bo taką miałam pod ręką. Następnie waciki. Mam dwa małe i jeden duży, które wrzucamy do octu, aby całe nasiąkło. Potrzebujemy również woreczek, gumkę i szczoteczkę do zębów. Teraz wyjaśnię Wam, dlaczego takiej wielkości waciki. Dwa małe wędrują do środka wylewki, a jeden duży przykładamy na zewnątrz. I teraz najważniejszy moment. Do woreczka wlewamy ocet z miseczki. Nic nie marnujemy. I ciasno zawiązujemy go na kranie przy pomocy gumki recepturki. Pozostawcie wszystko na przynajmniej 3 godziny. A jak Wam się nie śpieszy, może być i na całą noc. Po minionym czasie wszystko zdejmujemy i przy użyciu szczoteczki doczyszczamy nasz kran z pozostałości kamienia. Na koniec spłuczcie wszystko wodą. I tu ciekawostka. Jeśli chcecie, aby kamień się tak szybko nie osadzał, musicie wycierać wszystko do sucha. Niestety po każdym użyciu. Teraz podziwiajcie! Daliśmy radę? Daliśmy radę. Da się zrobić? Da się zrobić. Chcecie więcej? A pewnie! Pamiętajcie, subskrybujcie, łapki w górę, obserwujcie i do zobaczenia! Pa!